Dajcie się, pogarkamy! Ja nie cierpię tych smerfów! Ciągnęły się latami. Jeszcze na dokładkę poprawialiśmy niektóre te sezony, bo z takich analogowych na cyfrowe były przekładane część tam. No i to ciągnęło się. No to było chyba, ja nie wiem ile, 300, ponad 300 odcinków chyba tego było. Wiosna, jak ja nienawidzę tej pory roku. A ty klakier? Ja też. Oświecające promienie słońca. Suchnące kwiaty. I odpychające małe leśne szkodniki. Sio, idźcie stąd. Ale z takich bardzo ciekawych ról, które mi się zdarzyły w życiu, było sobie życie. Taki serial. Zagrałem kulkę kału. To była rola nieprawdopodobna. Do dziś wspominam. Oczywiście cicho to mówię, nie mówię za głośno, żeby nikt, ale nie wiem, czy ktoś może się jeszcze. No i poza moim partnerem, który grał drugą, było sobie życie. Także takie też się zdarzają. Czyli od Gargamela, którego zagrałem po Wiesiu Drzewiczu. Śpiewają, tańczą i śmieją się! Dosyć tej radości, słyszycie? Rozkazuję wam ja, Gargamel! Ale muszę tu powiedzieć, że ja również bardzo zagrałem 21 odcinków w takim serialu Kulfon i Żaba Monika, bo ja grałem również Kulfona. Kulfon, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od tygodnia. To się nie ma. Zębów nie myjesz, kolegów wciąż bijesz. O, dziurę masz w najnowszych spodniach. Przestań. To śpiewa żaba oczywiście, a my. Nikt jeszcze nie wie, co ze mnie wyrośnie. Gruszki na wierzbie czy śliwki na sośnie. Sam jeszcze nie wiem, czy będę strażakiem, cieślą piekarzem, czy niebieskim ptakiem. I tak do dzisiaj też nie wiem. Kulfon, kulfon, pomysły masz straszne. Grzeczny bądź wreszcie ty miły. No przecież jestem. Po co strójkowi odgryzłeś guziki? Och, nie mam do ciebie już siły. To był nagrywany serial pode mnie, to znaczy konkretnie, bo postać Kulfona wiadomo jaka jest, to każdy widzi. Natomiast już był zrobiony, bo jest tak, na przykład jeżeli się nagrywa film od początku, to często jest tak, że dostaje się tekst i gra się na biało ten tekst, znaczy nie na biało, tylko gra się tekst bez rysunku, bez postaci. I dopiero do tego dorysowują w studio, do tekstu dorysowują postaci. Trach, trach, trach! Przecież to tylko na niby. Każdy wie, że pistolet to głupia zabawka. Oj, chodź szybciej, nie lubię się spóźniać, zwłaszcza do kina, wiesz? Co za Kulfona? A tu z kolei bardzo dziwne, bo Kulfon już był, jak gdyby, i częściowo był nagrywany, gdzie miałem rysunek, a duże partie były bez rysunku, czyli dopiero jak gdyby były tworzony film. Czy nikt jeszcze nie wie i nikt się nie dowie, choć może film ten wam trochę podpowie. Oprócz Gargamela czy Kulfona, to również mam na rozkładzie, że tak powiem, Prosiaczka. Hej, Prosiaczku, chodź już do domu. Nie chcesz chyba wracać po ciemku? Las jest pełen włóczęgów i straszydeł. Straszydeł? Ojej! Leciał na litość. On był tak, no nie mogę, Kubuś, ja się tak boję. Dlaczego to wszystko? A te hefalumpy? To czego nie słyszę, nic mi nie gra. Jeszcze jakie charakterystyczne takie, które... A, wiem. No jeszcze jest Miał oczywiście z tego serialu, z Pokemonów. To ja, wspaniały super kot! Ty jesteś szefem. Miau! I tutaj, och, tych odcinków to już nie pomnę, ale do dzisiaj to jeszcze idzie. Jeszcze nagrywamy. Zespół R2 jest w służbie zła! Więc poddaj się lub do walki stań. O czym ty bredzisz? Pierwsze odcinki, które nagrywałem, miałem wersję japońską. Nie było wersji angielskiej, tylko była wersja japońska, oryginalna. I Miał był taki. Później
miał się przekształcić, znaczy już była wersja angielska i ten Anglik, który robił tego miała, troszkę właśnie go zmiękczył. Super Prime Meow, Onyx, Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax, Gengar, Tingala, Goldeen, Spearow, Weezing, Seal, Gyarados, Slow! O, tu, no to rzeczy, ale zaraz tak. Łabadów, zaraz, jak on się nazywał, ten... O, to ciężko będzie. Możliwe. No nie, jakbym sobie, nie przypomnę sobie, ale mam gdzieś w tyle głowy w każdym razie. Przypomniało mi się Mapeciątka. Mapeciątka są z każdym za pan brat. Mapeciątka odkryją z wami świat. Świetny serial, bardzo fajny serial. I pierwszy Mapeciątka. Ja grałem i to Mapeciątka, bo były to małe mapety, zanim dorosły. Ja wtedy grałem tego misia Fazji. A co to za urządzenie? Chyba jakiś tajny przekaźnik. Nie, to ta szmaglejąca ze specjalnym nożykiem. Hej, dlaczego kurczak przechodzi przez ulicę? O co chodzi? Ja też chcę odpłynąć. Z jakiego jesteś rodzaju? Dobre pytanie. No więc jakby to powiedzieć. Jedyny w swoim rodzaju. Ale ja pytam, do jakiego gatunku należysz? Do tego, nie wiem do jakiego. O, nie mogę. Ojej. O, dziękuję wam bardzo za to wszystko. Jesteście świetni. Po prostu. Znam tylko siebie takiego. Więc jesteś stracony. Jak jest, trzeba ten głos spłaszczyć, czy w sposób nienaturalny używać, to nieraz zdarci się czujemy i kaszel czy chrypa wchodzi w to. Wydaje się, Matt wtedy reżyser mówi, że musimy chwilę poczekać, albo no, na przykład, jeżeli... Ale to jest coś takiego, to trzeba tego głosu niestety zdzierać. Mam jednak prośbę do ciebie, drogi przyjacielu. Gdybyś był tak uprzejmy i co jakiś czas, niekoniecznie często nazywał mnie imieniem Archibald, byłbym ci niewymownie wdzięczny. Przynajmniej od czasu do czasu poczułbym się jak ktoś ważny. Bardzo, bardzo fajny film. To był taki serial Tajemnice Wikingowej Zatoki. Jeszcze Ropucha grałem. Ach, drogi Wydro, napij się może czegoś ciepłego i zjedz kanapkę. Mam tu też trochę sardynek. Pójdę w to miejsce, gdzie byliśmy dzisiaj po południu. Także to, ale to mówię o takich kreskowych, no bo z takich filmów, powiedzmy sobie, no, dla dorosłych, czy nie dla dorosłych, tylko dla dzieci, tylko ludzkich, jak my to się mówi, no to tam już grałem przeróżne też postaci. No, dzielny szeryf, dzielny szeryf, no to wiemy, troskliwe misie w krainie trzeba, to tego zaproszenie na gwiazdkę, o miś Fazji rzeczywiście tu jest, tajemnicze zaginione skarbonki, Gonzo, tak. Tom i Jerry, o, proszę Boże, no kardynał Richelieu, trzej muszki, to. Ale tu Arka Noego? Nie pamiętam w ogóle. O, Wyspa Skarbów, to ja w tym grałem, to jest tak, to mi się bardzo podoba, no bardzo. Muszę chyba od pani to, to jest niezła ściąga. Nie do uwierzenia! Co się stało, Robinku? Znowu przegrałeś z komputerem? Nie, chodzi o raport o przestępczości. W życiu nie widziałem czegoś tak przerażającego. Dzielny kaczor, tak, dzielny kaczor, dzielny agent kaczor. Tak wzrosła pana przestępstw na świecie? Niestety. Dziś nie popełniono żadnego przestępstwa. To chyba dobra wiadomość. Nie dla stróża porządku. Jak nie ma kogo ścigać, to jestem nikomu niepotrzebny. A Diablo, Wiedźmin. No tak, Wiedźmin jest, Resistance jest, Diablo, o, Ratchet i Clank. I witam pana, panie prezydencie. Jak to miło, że przyjął pan moje zaproszenie.
Tak, trochę gier się... O, Mroczne Wody też, tak, tak. Nawet w tych grach lubię, bo ja sam lubię pograć sobie to. To nie można porównywać ani do teatru, ani do filmu. To jest jak gdyby oddzielna sztuka, bo tak jak powiedziałbym, że... Bo ja również w Teatrze Polskiego Radia sporo gram. Tak jak Teatr Polskiego Radia, to jest teatr wyobraźni. To jest niesamowite, bo i tam dopiero głosu się używa. Wtedy trzeba na tyle tego głosu plastycznie użyć, żeby po prostu słuchacz mógł sobie wyobrazić, mógł właśnie widzieć ten głos, jak gdyby ten głos się urealnia w postać.